Nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy ludźmi, którzy osobiście spotkali Jezusa. W każdą niedzielę spotykamy się na Dzierżoniowskiej 11 o godzinie 10. Możecie nas znaleźć w internecie. Jeżeli będziecie chcieli doświadczyć realnie Bożej mocy, przyjdźcie na spotkanie. Każda niedziela, Dzierżoniowska 11, Kościół Mocy. The name of our church is Kościół Mocy, which is translated into the Church of Power. Every Sunday we meet on at Dzierżoniowska Street, and you can get an address from here, from us here. If you really want to encounter God's presence and what He has for you, you can come and just experience Him. A ja chciałabym opowiedzieć wam o tym, jak poznałam Boga. Kochani, zamieszkał we mnie Jezus. Wychowałam się w bardzo wierzącej rodzinie. Chcę wam powiedzieć, że wiem, że wielu z was jest z religijnych rodzin. Zatrzymaj się na chwilę, posłuchaj. Naprawdę nie musisz nigdzie teraz być, bardziej niż tutaj. Myślałam, że moimi uczynkami mogę zasłużyć na niebo. Nie znałam Boga. Czytałam Biblię, ale nie znałam Go. Chcę ci powiedzieć, że kiedy upadałam w czymkolwiek w moim życiu, wydawało mi się, że On tylko siedzi i czeka na mój upadek. Byłam pewna, że kiedy upadam, a Jezus by akurat wrócił, to nie poszłabym do nieba. Byłam uzależniona od pornografii, byłam uzależniona od masturbacji, byłam zniewolona duchami seksualnymi. Słuchajcie, w ogóle możemy sobie żartować, ale ja wiem, jak to jest, kiedy masz w sobie seksualnego demona. Ja to wiem, jak nie możesz myśleć o niczym innym, w momentach, kiedy nie chcesz o tym myśleć. Ja wiem, jak to jest, kiedy to w ogóle zawłada twoim życiem. Możecie się śmiać i mówić, że to jest fajne, a jeżeli ktoś z was ma coś takiego, dobrze wiecie, że to jest okropne, bo odbiera wolność. Chcę ci powiedzieć, że nagle 3 lata temu, jako już w ogóle osoba niby wierząca, dowiedziałam się, że Jezus Chrystus za darmo mnie zbawił, że On nie czeka na mój upadek, że kiedy On by przyszedł, kiedy ja akurat upadłam w czymkolwiek w życiu, i tak poszłabym do nieba. Dlatego, że zobacz, Jezus umarł na krzyżu w twoje miejsce. To jest On za ciebie. Karą za grzech jest śmierć. On nigdy nie zgrzeszył, a umarł za ciebie, pomimo tego, że ty cały czas grzeszysz. Musisz to zrozumieć, że On nie zasłużył na śmierć, ale umarł za ciebie. A ty zasługujesz na śmierć i możesz nie umierać, bo Jezus ma dla ciebie życie. Możesz po to dzisiaj sięgnąć. Jezus Chrystus jest mocny. Jezus Chrystus jest prawdziwy. On jest jedynym Bogiem, nie ma innych dróg do nieba. Ja dzisiaj nie mogę się doczekać, aż Jezus wróci. Kocham Go całym sercem, poznałam Go. Nie da się kochać kogoś, kogo się nie poznało. Spróbuj zakochać, pokochać prawdziwie kogoś, kogo nie znasz. Nie da się. Ale On wyciągnął swoją rękę do mnie, a ja ją chwyciłam. Poznałam Go i w pewnym momencie stwierdziłam: kocham Cię, Jezus. Nie ma nikogo innego jak Ty. Nie ma drugiego takiego jak Ty. Wiecie, co wam powiem? Wiem, jak to jest czuć się bardzo źle ze sobą. I kiedy ja zrozumiałam, czym jest łaska, kiedy ja zrozumiałam, że ten Jezus w ogóle chce zamieszkać w czymś tak niegodnym jak ja, w kimś takim w ogóle brudnym, ze wszystkich złych intencji, złych myśli. Ludzie dzisiaj myślą, że zabicie człowieka to jest coś złego. Pomyśl o wszystkich złych rzeczach, które myślisz o innych. O tym, jakie potrafisz być perfidny dla innych. Ja taka byłam. We mnie nie było miłości. Byłam egoistką. Nie myślałam o innych nigdy. Kiedy poznałam Jezusa i dowiedziałam się, że On w ogóle chce we mnie zamieszkać, tylko dlatego, że Go przyjmę i że zechcę. Rozumiesz, co to znaczy? Twoje upadki się nie liczą przed wielkim Bogiem, dlatego że On poniósł za nie cenę na krzyżu. Zrozum to. Jezus Chrystus może dzisiaj w tobie zamieszkać. Nie dlatego, że zasługujesz, ale dlatego, że chcesz. Nie dlatego, że zasługujesz, ale dlatego, że chcesz. Dlaczego ludzie słyszą i przechodzą obok? Dlaczego nie chcą o tym słuchać? Przecież to jest najważniejsza rzecz we wszechświecie, Jezus Chrystus.
który poniósł Twoją śmierć. Ale zrozum, jeżeli nie zaakceptujesz Jego jako swojego Pana i Zbawiciela, jeżeli On dzisiaj w Tobie nie zamieszka, jeżeli nie staniesz się z Nim jedno, to nie skorzystasz z tego, co On dla Ciebie zrobił. I będziesz największym głupcem na świecie. Zbawienie, które jest otwarte dla Ciebie, w które możesz wejść tak po prostu, bo chcesz, bo decydujesz, to zbawienie może nic dla Ciebie w ogóle nie wnieść. Bo go nie weźmiesz, nie wejdziesz pod nie. Jezu, ja modlę się, aby ludzie rozumieli, kim Ty jesteś. Ja ściągam teraz zasłony z oczu i z uszu. Ja związuję każdego ducha kłamliwego na tym miejscu, każdego ducha religijnego, który kłamie w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja w tym momencie ogłaszam, że oni słyszą i widzą. Posłuchaj, Jezus umarł za Twoje grzechy. On umarł za Ciebie osobiście. Widział Twoje oczy, kiedy umierał na krzyżu. Wiedział, że będziesz, pomimo tego, że jeszcze Cię nie było. Przebaczył Twój przyszły grzech. On wiedział, bo Bóg po prostu wie. On po prostu jest i po prostu wie. Musisz Go poznać. Czaisz, w ogóle rozumiesz to? Wielki Bóg, wszechmocny, czeka na Twoją decyzję, aż powiesz, że chcesz Go poznać. Boga się poznaje. On nie jest odległym Bogiem. On może dzisiaj zamieszkać w Tobie, w Twoim duchu. Go spotkasz i już nigdy od Ciebie nie odejdzie. To nie jest Bóg, który odchodzi jak człowiek. Ilu ludzi Cię w życiu zostawiło? Ilu ludzi, pomimo tego, że ich kochałeś, odeszło? Ilu ludzi Ty zostawiłeś, pomimo tego, że kochałeś? Ja nieraz zostawiałam kogoś, nieraz też byłam zostawiana. Bóg się nie odwraca. Bóg nie mówi dosyć, tego już za wiele. Bóg nie odchodzi. On Cię nie zostawi, kiedy do Niego przyjdziesz. On nie odejdzie. Usłysz to dzisiaj swoim sercem. Jezus Chrystus nie odejdzie. Dlatego, że On jest wierny. Kiedy zacznie w Tobie mieszkać, już nie będzie mógł się Ciebie zaprzeć. On nie chce się Ciebie zaprzeć i nie zrobi tego, bo musiałby się zaprzeć samego siebie. Ponieważ kiedy Bóg wchodzi do człowieka, do jego ducha, już nic nie może wyrwać Boga z ducha człowieka. Nic, żaden Twój upadek, nic się nie oddzieli od Bożej miłości, która jest dla Ciebie dostępna. Po prostu uwierz w to, że Jezus umarł za Twoje grzechy, że poniósł Twoje choroby, że zabrał je w ogóle do krainy umarłych i został wzbudzony z martwych, bo ta kraina nie mogła Go utrzymać. I On żyje. On dzisiaj żyje i wróci. Jestem jedną z osób, która czeka na Jego powrót. Ja w ogóle wiem, że to się może stać nawet za chwilę. Mogę Go zobaczyć, jak schodzi w ogóle z tego nieba. Rozumiesz? Jezus Chrystus jest realną osobą. I bądź gotowy, kiedy przyjdzie. A gotowym jesteś tylko przez to, że akceptujesz Go do siebie, do swojego serca.